Rocznie ponad 5 milionów turystów krajowych i zagranicznych odwiedza Dolny Śląsk, a turyści szczególnie kochają Wrocław za wyjątkowe zabytki i moc atrakcji. Wrocław to jest tak piękne miasto, jest dużo ładniejsze niż Berlin, niż Drezno i niż Monachium. Także Wrocław jest bardzo pospolity w Niemczech w tej chwili i to jest piękne, za to Was podziwiamy, tak. Bo u nas tak nie jest, naprawdę. Panie Bożena Rudnicka i Żaneta Ostrowska przyznają, że zazdroszczą wrocławianom tak pięknego miasta. Ja mam wrażenie, że Wrocław się zatrzymał w czasie, tak jak było kiedyś i nie był w ogóle zniszczony przez wojnę. Takie jest moje wrażenie. Bo na chwilę obecną no to jesteśmy zauroczeni tymi starymi budowlami. Aby wrocławskie zabytki mogły nieustannie zadziwiać, miasto w tym roku przeznaczyło ponad 7 milionów złotych na ich renowację. Najwięcej, bo aż 1 000 000 złotych dotacji zostało przekazane na remont zabytkowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Myślę, że za 2-3 lata zobaczymy Aulę Leopoldina jak nową w pięknym gmachu Uniwersytetu. To jedno z takich miejsc, które jest ikoną Wrocławia. To, że to jest regularnie, że jesteśmy w stanie właśnie etapami robić pewne rzeczy, doprowadza do tego, że my mamy zrobione poszczególne obiekty całe. Jednak dotacjami objęte zostały głównie obiekty sakralne. 450 tysięcy złotych otrzymała wrocławska katedra. 300 tysięcy złotych na izolację ścian klasztoru miasto przyznało siostrom urszulankom. Nie dysponujemy własnymi środkami na wykonanie prac, więc możemy dzięki temu podejmować bardzo etapowe, ale kolejne zadania na budynku. Ale miasto pamiętało także o zabytkowych tramwajach. Konserwacji zostanie poddany na przykład zabytkowy Konstal 102NA. Ten typ tramwaju woził wrocławian przez 40 lat. Na czwarty etap jego odnowy miasto przeznaczyło 250 tysięcy złotych. Obecnie tego konkretnego typu zachowały się raptem 3 tramwaje we Wrocławiu, z czego tylko ten jeden oryginalny. Pozostałe są w jakiś sposób przerobione. Łącznie w tym roku renowacji i konserwacji zostanie poddanych 35 wrocławskich obiektów. Wszystko po to, aby dla przyszłych pokoleń pozostały pomnikami historii. Klaudia Nawrocka, Echo 24.